Ach, dlaczego to wszystko musiało spotkać mnie? Nie wiem, jak ja to przełknę. Witam Was na lekcji historii. W dzisiejszym dniu rozpoczniecie swój projekt. Podzielę Was w grupy trzyosobowe. O, jak dobrze, że samemu się nie dobieramy w te grupy, bo znowu bym był sam. W czwartej grupie będzie Marek, Oliwia i Darek. Ech, dlaczego akurat z Markiem? Waszym projektem jest stworzenie filmu na temat II wojny światowej. O, jak dobrze, że akurat to robienie filmów to jedyna rzecz, która mi wychodzi. To co, Oliwia, od czego zaczynamy? Wiesz, ty się najlepiej znasz na robieniu filmów w tej klasie, więc ty powinieneś coś wymyślić. No faktycznie, mam już nawet pomysł na strukturę. Ja nie mogę, dlaczego oni muszą tak ze sobą rozmawiać? Aha, i zapomniałam się ciebie zapytać, jak tam ci się podobał nasz pierwszy raz? Trochę się bałem, przyznam, bo nigdy jeszcze nie uprawiałem seksu. Ja też i bym nigdy pewnie nie znalazła chłopaka, gdybyś ty do mnie wtedy nie zagadał. No faktycznie, dobrze, że na siebie trafili. Co? Nie! Co takiego? To ja ciebie kocham, Oliwia, kochałem cię od samego początku, na długo przed tym, jak Marek do ciebie zagadał. Sorry, ale Oliwia jest zajęta. Wystarczyło, żebyś zagadał, nic nie poradzę, że się bałeś, ja bym wtedy chętnie została twoją dziewczyną. Nie ty go wzięłaś, bo Marek wygląda lepiej ode mnie. Co? Sugerujesz, że Oliwia jest ze mną tylko ze względu na wygląd? A masz. O nie! Pożałujesz tego, co zrobiłeś. Co wy robicie? Przestańcie. On mnie uderzył, ja tylko się broniłem. Bardzo dobrze zrobiłeś, a ty, Darek, idziesz do dyrektora. Ale to nie ja. Idź. Za karę dostaniesz naganę i zostajesz zawieszony w prawach ucznia. Nie, proszę. A teraz wynoś się z mojego gabinetu, tylko wstyd naszej szkole przynosisz. Patrz się, to ten debil, co chciał robić Marka, ale Marek okazał się silniejszy i dostał za swoje. Ej, to ten śmieć, co fikał na Markę. To ona, ale trzeba być przybywem, aby być jego. Żegnaj, okrutny świecie.